Cześć, witam wszystkich. Artur Sadowski, koło PZU Mazury. 22 października 2023 roku. Jezioro Mój. Właśnie rozgrywamy zawody wędkarskie o puchar wójta gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego. Spinningowe. W zawodach bierze udział 26 zawodników. Jeden się nie wstawił z powodu kontuzji ręki. To go zdecydowali. Po prostu niemożliwe mu wędkowanie, tak? Ręka w gipsie, koniec rybek. Oczywiście, jak zwykle, zawody robimy sponsorowane przez wójta i Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie pod ich patronatem. A my, wędkarze, organizujemy przy tym zbiórkę funduszy na jakiś cel. I w tym momencie zysk z tych zawodów uzbieraliśmy tylko 1100 zł, albo aż 1100 zł. I właśnie dzisiaj zgodnie ustaliliśmy, że całość przeznaczamy na rybek letni sandacza, którym tu zarobimy znowu w przyszłym roku. 20 października w piątek właśnie koło PZU Mazury ze swoich środków przy współpracy z zarządem okręgu wpuściło 20 kg jesiennego sandacza, około 800 sztuk takich sandaczyków 14-20 cm, tak? Czyli dbamy o te wody. Oczywiście nasze koło, wędkarze z naszego koła zrobili tutaj za nami jest taki dojazd, tak widać, prawda? Z możliwością slipowania łódek. Tam to widzimy ten domek czerwony. Na jego wysokości będziemy stawiać kładkę wędkarską o łącznej długości do 25 metrów. I na styk z tym robimy, no 5 cm mniej, żeby nie przekroczyć. I z platformą wędkarską 2 metry na 4 z dwoma ławeczkami, tak żeby wędkarze mieli z czego wędkować. Tak? Oczywiście w kole mamy też łódeczki, w tej chwili 4 mamy na różnych jeziorach udostępniane dla wędkarzy z koła. Tu w zawodach też są 4 udostępnione, z czego 2 moje, bo tamtych dwóch po prostu z innych jezior nie przewiozłem. Przewiozłem jedną tutaj z okolicznego jeziora na ten cel. O, właśnie została zgłoszona rybka, jak widzę, szczupaczek. Bardzo się cieszę. Grzesiu, gratulacje, na ciebie zawsze można liczyć. Panowie, krótko na temat. Koło PZU Mazury ma fundusze ze składek waszych, tak, z części, z odpisu. No i z tych organizowanych zawodów oraz egzaminów na kartę wędkarską. Także zapraszam do nas. Dzięki temu możecie wesprzeć nas, tak. A my się odwdzięczamy inwestycjami, tak. Bo kto nas czyta w internecie, ten wie, że i na Jeziorze Arklickim ostre inwestycje mamy. Plaża z pomostem, z możliwością wodowania łódek. Oczywiście planujemy z panią Martą Kamińską też zrobić 10 kładek wędkarskich. A wiadomo, to są fundusze, czas, biurokracja. Będziemy robić, tak? Zarybienia dodatkowe będziemy robić. W tym roku zrobiliśmy węgorzem i sondaczem. Teraz czekamy na lina, na karasia, no i na jesiennego szczupaka, na które koło odłożyło fundusze. W tym roku koło na ten cel przeznaczyło 7 tysięcy złotych. No i to jest do Państwa kawałek. Ja się do Ciebie uczę. No i miłego mi to.